Cześć wszystkim! Przechodzimy do z nowym vlogiem. Mamy pierwszy poranek w Sztokholmie, ale nie pierwszy dzień, ponieważ wczoraj już byliśmy w Sztokholmie. Kto nie oglądał poprzedniego vloga, to zapraszam. Dzisiaj mamy kolejny dzień w Sztokholmie. Słuchajcie, mieliśmy jeszcze wracać do domu przez Sztokholm, później Danię, Niemcy. Mysio tak wymyślił, ale słuchajcie, chyba jednak wracamy promem z tego miasta, gdzie już byliśmy, Nian, coś tam tu napiszę wam. Czyli wracamy promem ze Szwecji prosto do Gdańska, tak Mysio? Tak. I postanowiliśmy, że tak, już zwiedzamy Szwecję i tutaj raczej nie wrócimy, bo zazwyczaj nie wracamy na te poprzednie miejsca, gdzie już byliśmy. I może kolejnym razem przyjedziemy do Finlandii, albo do Norwegii, albo do Danii i przez Danię pojedziemy do Norwegii, tak? Tak. Życzymy wszystkim miłego dnia. Idziemy na śniadanie. Zostańcie z nami. Myślę, jak? Chcę cały czas powiedzieć śniadanie w Amsterdamie. Nie wiem dlaczego tak wiesz. Sztokholm i Amsterdam mi się mylą. Chociaż w Amsterdamie nigdy jeszcze nie byłam. Ona chce, żeby po niebie. Sztokholmy do Amsterdamu. Chcę do domu. Alicja znów naleśniki. Majusia. Croissant. Nie na słodko, prawda? Z takim serkiem. I to są takie potatoes, nie wiem, z jakieś takie ziemniaczane placki, owoce. Jacek nic nie chce. To jest infera citron, coś tam, nie wiem. Gul smoothie, ale nie ma tych czerwonych. Trzeba chyba samemu sobie nalać. To jest właśnie gul smoothie. Tu jest rosa. Słuchajcie, ja najpierw jak zobaczyłam te pojemniki, myślę, o fajnie, można sobie samemu nalać. A się okazało, że to w takich małych shotach tylko. Lila, czyli soj jogurt, soja milk, blabar. Nie wiem, co to blabar. Może jagody. A ten drugi, rosa, to jest z halun. Halun to jest malina, wczoraj pamiętam. Super jest to, że takie podróże uczą języków. Wczoraj na przykład, jak kupowaliśmy lody, no to halun, czy jakoś tak to się czyta, no to maliny zrozumiał, tak? I dzisiaj też już mogłam przeczytać i powiedzieć, że to są maliny. A wczoraj Maja na przykład, please plastic spoon. No zapamiętała. Plastic spoon. Gdzieś Elias nawet wczoraj mówił spoon. Słuchajcie, Elias po prostu ma ważną sprawę, tak? I musi wracać do pokoju. Mysio, co ty narobiłeś? Jak dzieciak. Ja tak pilnowałam, żeby ani Anisza, ani Maja nie były brudne, bo już mamy mało ubrań, a tu Mysio ojojojojoj. Mysio, mam patent, zobacz. Żeby nie było zimno, dziewczyny jeszcze mają leginsy pod spodniami. Tak? Anisza też? I nie widać nawet. A ty co tu robisz? A kuku! Schowasz się! Jeszcze pukasz, tak? Gdzie jest Eliasek? Elias? Nie widać. Gdzie jest moja torebka? Słuchajcie, wydaje mi się, że my po prostu trafiliśmy na taki zimny tydzień, ponieważ tutaj mamy miasto Kungens, to jest pod Sztokholmem. Słuchajcie, w kolejnym tygodniu, czyli za tydzień, w sobotę, ma być już 21 stopni, Mysiu. Ogólnie jak my wyjeżdżamy, czyli w poniedziałek 16, później wtorek 16, czyli kolejny tydzień już będzie prawie o 10 stopni więcej. To zostajemy! Musimy poczuć lato w Szwecji! No. Ale słuchajcie, naprawdę przez ten cały czas było tak zimno. W sumie w pierwszym dniu chyba było najlepiej, nie? Na słońcu było ciepło, jak był wiatr i słońce chowało się za chmury, no to było troszeczkę chłodniej, ale w sumie nie ubierałam tej jeszcze zimowej kurtki swojej czarnej, ciepłej. Ubierałam taką lekką, wiosenną kurtkę i było całkiem spoko. Ale teraz nawet w tej zimowej kurtce jest mi zimno, naprawdę. Ale trafiliśmy. Trafiliśmy, aby poczuć prawdziwą Skandynawię. O, tak. Tak? No. Jakie to jest auto? Tak? Tutaj mamusia z maluszkiem. My przyjechaliśmy. Tutaj ogólnie na tej małej wysepce jest kilka muzeów. Tu jest muzeum nordyckie. Dalej takie bajkowe, dziecięce. I jeszcze muzeum Vasa. Tam jest taki statek. Co jest, Mysio? Co się stało? 4 godziny za 120 zł. Parking? Tak. 12 godzin za prawie 500 zł. Ojo! Na ile? Nie wiem, 4 godziny. Mam nadzieję, że nam wystarczy.
Może mniej wyjdzie, zobaczymy. Mamo, gdzie idziemy? Idziemy chyba do Czech Muzeum. Wydaje mi się, że tu warto wejść, bo to jest ogólnie pokazana kultura skandynawska. I kolejne muzeum, do którego wydaje mi się, że musimy wejść, właśnie jest związane z bajkami, z książkami dla dzieci szwedzkimi. I to muzeum właśnie jest zrobione na podstawie historyjek z bajek. Ceny biletów dla dorosłych 150 zł. Dla dzieci nie widzę. A, dla dzieci? A, za free. Do 18 lat za bezpłatnie. Zawsze tak, w każdym muzeum. Nie w każdym. W którymś tam byliśmy, jednak za dzieci płaciliśmy. Widzisz? Mówiłam. Po polsku? Tak. Nie ma po polsku. A tu w ogóle można wynająć taką komórkę ze słuchawkami, tak? A można tu wsiąść? Nie na zawsze. Wypożyczyć. Okej, okay, idziemy tam. Tu się zaczyna? Tak, i tu mam już piekrze, żeby słuchać. Wow. To jest król, który rządził w XVI wieku. Vasa czy Vaza? Vasa. Vasa. To jest ten król, który rządził w XVI wieku. Ja mam w domu podobny płaszcz. 1940. To jest klatka schodowa. Wchodzimy do mieszkania. Ja mu wchodzi. Tak. I tu jest szafa. Otwieramy szafę. Pięknie. Pokój dziecięcy. Nie, to jest plastelina. Maja. Ogólnie to jest fajny pomysł. Widzisz, tak wyciągasz i masz przyprawy. To wszystko ładnie wisi. I w sumie widać, tak? Spać. Żelazko. Odkurzacz. Wszystko jest. Który to jest? No właśnie to drugie. Tak, to. Ja też. Idziemy na pół? Dobre. Słuchajcie, ceny po prostu powalają. 68 kron, czyli koron, czyli 28 zł. Jak za cały tort, nie? Tu są kompoty. Próbowałam przetłumaczyć flader drytk, ale mnie przetłumaczyło jako napój flary, nie wiem. I jak, Mesza? Warte swoje ceny? Może? Może być. Elisza, twoje? Dobre? Też dobre. Moje. Czy pyszne? Moje lody dobre. Twoje lody dobre? Mhm. Chociaż ja spróbowałam lodów Eliaska i to są lody chyba z trawą pszeniczną. Tak mi się wydaje. Ja chcę taki telefon na urodziny. A fajnie, że można tak jeździć windą, nie? Z piętra na piętro. Co? Budy. Myślę, to jest człowiek, który włączył alarm. O, się przestraszył. Jak ty włączyłeś alarm, Elias? Nie on. Wyglądają jak prawdziwe. Tak? Pierwsze kalendarze adwentowe, 1937 rok. Zobacz, widzisz ta bułka, którą kupiłam? To jest tradycja. Tradycja, tak? No. Tak, i jeszcze kamerę zaraz ci dam, żebyś pilnował. I pilnuj proszę dziecka, bo zaraz ucieknie. Gdzie teraz idziemy? Do takiego dziesięcego, czekaj, wyśrodkuj. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy przy Nordic Museum. A. I musimy, czekaj, to dziecięce, nie, Viking to nie. Viking tu, Abba tu. Unibacken. Tak? Idziemy tam. Sprawdź, czy to daleko pieszo, czy nie. 4 minuty pieszo. Eliasku, twoje włosy! On się zablokował chyba. Uwaga, zablokujesz głowę! On nie może wyjść. Co się stało? Co się stało? O nie. Główka do tyłu. O tak. Ty pchałeś to! Tragedia. Banany na drzewie. Niestety wyszło tak, że to bajkowe muzeum już za niecałą godzinę będzie zamknięte, więc pani nam podpowiedziała, że najlepszym rozwiązaniem będzie wrócić tutaj po prostu innego dnia, ponieważ spędzimy tu minimum 2-3 godziny. I jeśli dzisiaj tam wejdziemy, czyli nie zobaczymy wszystkiego, i stracimy pieniądze. A akurat w tym muzeum za dzieci się płaci? Ile tam wyszło? Za wszystkie 700 zł. 700 zł. Postanowiliśmy, że wrócimy tu jutro. Wejdziemy do bajkowego muzeum. Do muzeum Vasa. Vasa? Jeszcze tutaj do parku. Może nawet pogoda będzie lepsza. Ale Elias biedny płakał faktycznie. On tam chciał na zjeżdżalnię, do tych domków. Niestety. Sam pałac od zewnątrz jest naprawdę przepiękny też. Jak i wewnątrz, tak i na zewnątrz. Ja tutaj czuję jak w Paryżu, zobacz. Prawda. Ale ogólnie na Sztokholm, no to jeden albo dwa dni nie wystarczą, prawda? Skręć w prawo.
Tak. Tak samo jak w sumie na te wszystkie stoliny. Tu z dziećmi minimum miesiąc. No jak, tak? Przyjechaliśmy do szwedzkiej IKEA na obiad. Czajcie przeciwnie, Karol. Jasku. Ja już jedzę, biorę. Tak? Co tam wybieracie? Rośliny. Klopsiki roślinne? Prawie. Jasku, jedną łyżkę i możesz iść. Dobra, okej. Okay. Tu jest plac zabaw. Taki mały. Taki obiad na 4 osoby wyszedł nam 291 koron, tak? Czyli 118 zł. Czyli za dziecko 39 koron, a za osobę dorosłą 99. Powiem wam, że i w wersji polskiej, i tutaj w szwedzkiej też są różnice, prawda? Tutaj sam nakładasz, ale jest mniejszy wybór. Patrz na Jasku. Co ty przyniosłeś? To dla ciebie? Tak. No to chodź, będziesz jadł. Na przykład ile razy było tak, że w Polsce prosiłam zamienić kaszę na pire i mówili, że nie można, tak? A tutaj wybierasz, co chcesz po prostu zjeść i już. Tutaj też od razu jest taka mini biblioteczka dla dzieci i plac zabaw. Majuśko, musimy iść, bo nie zdążymy na basen, wiesz? Ja to gotowy. Jesteś gotowy? A gdzie ty idziesz? W klepeczkach, synusiu. A? Gdzie ty idziesz? Idziesz na basen. Idziesz na basen? Słuchajcie, postanowiliśmy dać basenowi drugą szansę. Ciepła. Ciepła? Właśnie, zimna? Zimna? Tak? Tu pisze, że 27 stopni. Ej, to ty nie spiersa. To jak zawsze się wchodzi do basenu. Ty tak pływać będziesz. A jak chcesz? Nagrywaj mnie, jak nie pływać. Tu jest tak głęboko! Zobacz. Dobra, nagrywam. Ładno! Ciepło! Ciepło! Nagrywam! Cześć, skił! Zobacz, kto do ciebie idzie. Na kamerę! On pływa, on pływa. Jak zabieram go do siebie, on mówi nie. Tutaj głęboko. Tylko przy tacie gdzieś blisko. Iliasku, ty się cały trzęsiesz. Nie. Nie? Chcesz jeszcze? Tak. Gdzie ty chcesz? Na wodę, tak. To nie jest morze, to jest basen. Basen pływać chcesz? Tak. Ty pływasz, tak? Weszłyśmy za Iszą do sauny. Akurat nie jest jakoś tu za gorąco, prawda? Pierwszy raz to robię jak coś. Ja nie. Nie, to jest tak minimalnie. Chyba więcej trzeba. Nie, jest okej. I dobrze, że za drugim razem daliśmy szansę basenowi, ponieważ ja byłam pewna, że tu będzie taka sama zimna woda, lodowata, ale jednak nie. Chociaż ja nie pływałam, ale bo dla mnie nadal woda jest za zimna. Ja lubię naprawdę ciepło. Co? On jest głodny, chce jeść. Chcesz jeść? Dziewczyny postanowiły pójść na kolację w piżamach. Ja chuchuli. Tak, Jacek elegancik. A ja nie elegancko. Tu jest kurczak, tu jest ryż i bar sałatkowy. Eliasek dorwał makaron, ale niestety był tylko z mięsem, więc teraz Mesio musi uważać i po prostu mu tylko wyszukiwać makaron bez mięsa, tak? On nie lubi mięsa. Kolę dla mamy. Ty jesteś dobra moja. Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Do kolejnych filmów. Pa, pa!